No i zaczniemy naszą rozmowę od pana europosła Bogdana Rzońcy, Prawo i Sprawiedliwość, ale przede wszystkim Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. Pan poseł jest z Jasła i tam ma swoje biuro, ale my zanim przejdziemy do spraw lokalnych, najpierw takie sprawy ważne. Otóż w dwóch ważnych gazetach, Gazecie Wyborczej i Rzeczpospolitej, są przynajmniej dwa teksty, razem cztery, na ten sam temat, na temat patriotów, które dają nam Niemcy. No i tam oczywiście łzy, wzruszenia ze strony autorów, opisy, jak to zły PiS fatalnie traktuje Niemcy, jak to Jarosław Kaczyński mówi, że Niemcy dążą do dominacji w Europie. Przecież oni, przepraszam, ja podgrywam może za bardzo, ale naprawdę jest to tak infantylne, że Niemcy dali nam, właściwie powiedzieli, że nam dadzą patrioty, żeby broniły Polski, a my tacy jesteśmy wobec tych Niemców niewdzięczni. No i tam też jest w podtekście, że no, to w ogóle nie zmienia faktu, że Niemcy będą dążyły do blokowania KPO, bo to przecież Polska tutaj blokuje niezależność sędziowską. No i te wszystkie rytualne te są, ale faktem jest, że patrioty nam dadzą. No i pytanie do pana europosła, czy pan się cieszy? Czy, albo może, czy czuje pan skruchę, bo pan tak źle o tych Niemcach mówił, a oni przecież patrioty nam dają. No, każdy gest jakiejś współpracy ze strony, powiedzmy, w tej trudnej sytuacji, ze strony Niemiec dla innych krajów, które dużo wcześniej zaczęły bronić Ukrainy, Ukraińców, jest dobry. Ja bym powiedział tak, że lepiej późno niż wcale, choć oczywiście komentarze dorabiane do tego no po prostu nie pasują. Niemcy jako naród w tym momencie, przy tej wojnie, zachowują się dużo lepiej niż socjalistyczny rząd niemiecki, który miał bardzo dużo układów z Putinem poprzez pana Schrödera. Scholz przecież jest też w jakiejś mierze kolegą politycznym, partyjnym pana Schrödera, który dosyć dużo pieniędzy zarobił jako człowiek pośredni między rządem rosyjskim a biznesem niemieckim, więc u Rosjan. Wobec tego ten gest, że oto daje, czy ta zapowiedź, bo to na razie jest zapowiedź, że dostaniemy jakąś broń z Niemiec, jest dobra. Ja bym szukał porozumienia zawsze. Polski rząd zresztą tak zawsze stawia sprawę, że lepiej znaleźć jakiś konsensus niż się kłócić. No, że to będzie i tylko jeden aspekt współpracy, ten obronny aspekt współpracy, to jest pewne, bo jak słyszę tutaj w Parlamencie Europejskim, Niemcy nie zamierzają ustąpić jako kraj dyktujący warunki w Komisji Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, więc trudno się oczekiwać, że nastąpi jakiś wielki przełom w najbliższych dniach ze strony Niemiec i te słynne KPO będzie jakoś do Polski przetransponowane. Uważam więc, że ten gest jest pozytywny. Idźmy za ciosem, możemy nawet pogłębić tę współpracę, byleby tylko bogate Niemcy chciały coś zapłacić, pomóc i nie dzielić Unii Europejskiej na te kraje, które mają coś do powiedzenia i te, które nie mają. No, Niemcy są trochę odizolowane w tej chwili, bo Francuzi się są bardzo zdenerwowani na tą wielką, i z Hiszpanii, i Włosi, na tą wielką pomoc publiczną, którą Niemcy przeznaczyły do swoich firm w Niemczech, przez to zakłóciły rynek. No i do tego wygląda na to, iż Niemcy przegrały batalię o tą najwyższą cenę gazu, o tą uzgodnioną cenę gazu na rynkach hurtowych, co zdaje się już jest w przygotowaniu i za kilka dni usłyszymy, że kraje europejskie pokonały Niemcy w tej batalii o to, żeby znaleźć wspólną cenę i robić wspólne zakupy na rynkach hurtowych. Bo tam Niemcy chodziło o to, jeżeli dobrze rozumiem, że Niemcy mogą ten gaz kupować znacznie drożej niż wszystkie inne kraje europejskie. Wobec tego cały ten gaz by spływał do nich, no i tam by trwała produkcja dotowanych materiałów, produktów i tak dalej, a inni by marzli. A ustalenie wspólnej europejskiej ceny uniemożliwia taki ruch i mała Portugalia czy tam Belgia będzie sobie mogła kupować tak jak chce. Zresztą o dziwo Belgia stanęła tutaj po stronie Polski i Francji w tym konflikcie. Tak, Belgia stanęła po stronie Polski. Mamy prezydencję czeską, która też stanęła po stronie polskiej. Francuzi, więc mniejsze kraje. No 1-0 dla Polski w tym momencie z Niemcami, więc... A kiedy ostatnio udało nam się coś takiego przeforsować w Parlamencie Europejskim? No ja w zasadzie nie pamiętam. W tej kadencji nie pamiętam niczego takiego, co by wskazywało na to, że
ktokolwiek posłucha Polski. No może w tym momencie, kiedy mówiliśmy, że trzeba ratować Ukrainę, że to jest wojna, że to jest wojna, bo to była nasza narracja i pana prezydenta Dudy, i premiera Morawieckiego, i my tu w parlamencie mówiliśmy, że to jest ta wojna na Ukrainie, to jest wojna Unii Europejskiej. I ta narracja później też została przyjęta. No i jeszcze oczywiście pan prezes Kaczyński, kiedy mówił o uchodźcach, że należy powstrzymać tę falę kombinowanych uchodźców, to wtedy też później Angela Merkel odstąpiła od tych kwot, które miały być, że tak powiem, przyznane, mówiąc tak jakoś dziwnie, poszczególnym krajom, czy poszczególne kraje miały być zmuszone do przyjęcia kwot obywateli tych uchodźców, więc tutaj też później Niemcy wycofały się z tego i też to może pan głos polski. Poseł przypomni, co wówczas mówił Donald Tusk, bo był wtedy przewodniczącym Rady Europejskiej. Donald Tusk mówił, że będą kary, że będą sankcje dla nas, że pieniądze zapłacimy, jeśli tych uchodźców nie przyjmiemy. No po prostu kompletna bzdura i brak wyobraźni i, że tak powiem, brak takiego myślenia strategicznego wyszedł pana Donalda Tuska, który pewnie w zaciszu gdzieś tam swoich pokojów tu w Brukseli żył sobie dobrze i nie orientował się kompletnie w nastrojach europejskich. Mhm. Z tego, co się orientuje, rządząca partia Szymon Szynkowski-Welsenk, wiceminister spraw zagranicznych, a teraz minister do spraw europejskich, stara się wynegocjować z Komisją Europejską przyjęcie tego naszego KPO i wreszcie wypłatę pieniędzy. Jakie tutaj są przeszkody? O co tutaj konkretnie chodzi? Bo sam Szymon Szynkowski-Welsenk mówi, że no, generalnie jest zgoda, ale są problemy na niższym poziomie. Tak, ja też rozmawialiśmy z panem ministrem Szynkowskim-Welsenkiem i on wyraźnie określił, że są czerwone linie, których Polska nie przekroczy, ale i są jeszcze możliwości. Więc życzę powodzenia panu ministrowi. Uważam, że nie wolno zatrzaskiwać drzwi, że trzeba rozmawiać, że trzeba szukać porozumienia. Myślę, że może nawet i skutek być różny tych spotkań, ale na tę chwilę uważam, że możemy te pieniądze jeszcze uzyskać. Ja bym powiedział tak nawet, wprost mówiąc, żeby nie gmatwać sytuacji. Zrobiłbym jeszcze jedno, sprawdzam. I powiedziałbym krótko, to będzie już ostatnie, sprawdzam. Więc jeśli mamy cały czas dyskutować o tym KPO w takiej, a nie innej postaci, wczoraj zresztą pytałem osobiście komisarza Gentilonego i pytałem wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, pana Dombrovskisa, jak wygląda sytuacja Polski w sprawie KPO, czy jest zbliżenie. Odpowiedź była prosta z ich strony. Polska nie spełnia kamieni milowych w obszarze praworządności i tutaj nie ustąpią, więc nie ma co mieć za dużo, że tak powiem, nadziei. Mhm. Jeśli tego nie zrealizujemy, to tych pieniędzy nie otrzymamy. A ja bym powiedział, to tak, to dobrze, dajemy wam tutaj jeszcze raz to jedno ustępstwo, ale to już będzie ostatnie ustępstwo i robimy sprawdzian. I czy wtedy otrzymamy te pieniądze? Nie wiem, bo ja tłumaczyłem, że myśmy oczywiście zlikwidowali w Polsce tą Izbę Dyscyplinarną, ale to na komisarzach nie robi jakiegoś wielkiego wrażenia. Czyli tamto ustępstwo nie zrobiło wrażenia na komisarzach europejskich. Zobaczymy, czy czasem to ustępstwo następne, czyli te kamienie milowe w obszarze praworządności, traktowania sędziów. Jeśli byśmy tutaj ustąpili, myślę, że krew by się nie polała, a powiedzieli, mielibyśmy czystą sytuację. Jacek Sariusz-Wolski wskazuje na to, że Węgry zagroziły Unii Europejskiej wetami w trzech sprawach: do sprawie podatku od korporacji, pomocy finansowej dla Ukrainy oraz funduszu imigracji i azylu. I zdaje się, że europejscy euroszantażyści ustępują. To może nie stosować wobec nich takich ostatnich zapowiedzi, że jak teraz nie, to my wam, tylko po prostu przywalić od razu w pysk. W sensie złożyć weto na wszystko, co się da i zobaczyć, co dalej. Bo myślę, że poważnie nas nie traktują. Poważnie nas nie traktują, to jest pewne. Natomiast póki jeszcze są jakieś możliwości, o których mówił minister do spraw europejskich, to trzeba te rozmowy kontynuować. Ja niestety, ja życzę jak najlepiej Węgrom, ale nie jestem pewien, czy te ustępstwa węgierskie cokolwiek dadzą. Wczoraj padło to bowiem na tym spotkaniu do spraw RRF-u, także przy udziale parlamentarzystów węgierskich, że oczywiście negocjacje trwają, te negocjacje ze stroną węgierską zbliżają się do zakończenia, będzie
później Chiną, może wkrótce nawet, ale to będzie taka sama sytuacja jak w Polsce. Czyli, bo my mamy plan zatwierdzony, krajowy plan odbudowy zatwierdzony. Węgrzy nie mają. Oni nawet mogą mieć zatwierdzony ten plan odbudowy. Ale w drugim zdaniu komisarz Gentiloni powiedział, no tak, ale tam są jeszcze kwestie praworządnościowe, jest kwestia warunkowości. Więc będzie taka zabawa, że tak powiem, z tym krajem również podobna jak z Polską. No ale jeśli mamy te pozytywne sygnały, na przykład płynące z Włoch, bo tam się zmieniła władza, czy w Szwecji, to jesteśmy troszkę silniejsi na arenie europejskiej, więc rozmawiać trzeba. Może ktoś jeszcze inny nam pomoże. A my powinniśmy zrobić sprawdzam i na tym zakończyć rozmowy już ostatecznie. Bo teraz Rada Europejska jest w tym tygodniu i czy są tam elementy, które Polska mogłaby zatrzymać? Bo mówimy, takie weto można zawsze zdjąć. Jak nie na tej Radzie, to na następnej, za miesiąc, nie? Więc oczywiście, z jednej strony mamy tą taką bardzo ważną sytuację, a z drugiej wszystko można zawsze negocjować. Tak samo jak w 2020 roku. Z jednej strony było takie parcie, że trzeba wszystko w tej chwili, w tym grudniu uzgodnić. Wtedy Jacek Saryusz-Wolski mówił, nie, może być prowizorium budżetowe. Dogadamy się przy następnej portugalskiej prezydencji. Nie musi być to za prezydencji niemieckiej. No ale niestety ustąpiliśmy. No i no to może jakby pan ocenił to nasze ustępstwo z 2020 roku z perspektywy dzisiejszej wiedzy? No tak, łatwo analizować sytuację ex post, natomiast przecież było wyraźnie, była wyraźna zapowiedź, że pana premiera Morawieckiego, on miał tę obietnicę. No wie pan, jak się zawiera związek małżeński, jak jedno zdradza, no trudno. No tak, tak się dzieje. No to panie pośle, no to wtedy nam, wtedy oszukali premiera Morawieckiego. W czerwcu tego roku prezydent mówił, że został oszukany przez panią von der Leyen. No to czego my się teraz spodziewamy? No możemy się spodziewać właśnie jakiejś poprawy sytuacji, bo sytuacja na rynku gospodarczym bardzo się zmienia. Mamy kryzys w strefie euro, mamy te informacje są tu już powszechne, że ta inflacja prawie 12% w Niemczech, 14% w Belgii, 18% w Niderlandach powoduje troszkę zmianę nastrojów gospodarczych, więc uważam, że jest o czym rozmawiać i przekonywać, i trzeba przekonywać Komisję Europejską do tego, żeby Polsce pomogła. A nie lepiej ich przekonywać, kiedy już im zawetujemy coś, na czym im zależy. No i wtedy będzie mieć jakiś argument w ręku, a nie tylko po latach czy po miesiącach mówić, o jak jesteśmy biedni. No nic, widzę, że ta dyskusja będzie trwała. Jednym zdaniem dodam jeszcze, bo jeszcze nie, Komisja Europejska też ma jeszcze swoje oręża, że tak powiem. No i jeśli by na przykład rozciągnęła ten mechanizm warunkowości, wprowadziła go na przykład na fundusz spójności albo na wypłaty dla rolników, to byłaby już zupełna klapa dla nas. A mamy jakąś gwarancję, że tego nie zrobią? Na razie wszystko idzie, pieniądze z funduszu wspólnej polityki rolnej do Polski już płyną. Mamy zatwierdzony plan dla rolnictwa. Będzie od 1 stycznia 25 miliardów euro dla polskiego rolnictwa. To jest poważna kwota. Tam tym się też powinniśmy martwić, a nie tylko KPO. KPO to jest 24 miliardy euro na kilka lat i 5 miliardów euro na jeden rok. To nie są pieniądze, które są być albo nie być dla Polski. Ale wspólna polityka rolna i Fundusz Spójności to są dużo poważniejsze środki. Do czasu. No skoro tak pan mówi, to na pewno pomyślą, jak nam to zatrzymać również. Unia Europejska, myślę, że temat odfajkowany, że tak powiem, no bo co tutaj dalej dyskutować, ale przejdźmy na Śląsk, bo tam dzisiaj w mediach opozycyjnych wielka radość, powiewanie flagami Platformy, bo Śląsk przestał być zarządzany przez PiS i teraz zaczęły nim zdążyć, wróciła demokracja, tak? Tak rozumiem, bo skoro przychodzą tutaj panowie z PO i mówią o stronnictwach demokratycznych, to PiS jest stronnictwem niedemokratycznym, więc na Śląsk wróciła demokracja. Co tam się stało? No, zdaje się, że to są rozgrywki absolutnie lokalne, absolutnie między politykami szczebla wojewódzkiego i jeszcze tam niższego. I to zaskutkowało tymi zmianami. Dziwię się ogromnie panu marszałkowi Chełstowskiemu, że tak jednoznacznie podszedł do sprawy. Przez 4 lata pracował całkiem przyzwoicie moim zdaniem i nie wiem dlaczego w tych relacjach personalnych, zdaje się, bo o to tam poszło,
kto kogo zatrudnił, kto więcej komu dał stanowisk, czy ten wicemarszałek Kałuża, który tam był jego zastępcą, za dużo coś zrobił, czy za mało, czy go nie słuchał. Więc takie rozgrywki spowodowały, że jest jak jest. Ja myślę, że to też nie jest trwałe rozwiązanie na Śląsku, bo przecież każdy na Śląsku powinien wiedzieć, że jednak ogromne pieniądze płyną w tamten region, czy do tamtego regionu z budżetu państwa. No i bycie dzisiaj marszałkiem opozycyjnym nie jest za wygodne. A sądzę też, że sami radni przemyślą całą tą kwestię. No, jak chodzi o Platformę Obywatelską, niech powie pan marszałek Chełstowski, co Platforma Obywatelska zrobiła dla Śląska. Bardzo chętnie bym z nim popolemizował na tej płaszczyźnie, żeby pokazał mi jakieś przykłady znakomitych działań Platformy Obywatelskiej na Śląsku. Należy się o to zapytać na pewno byłej komisarz Unii Europejskiej, pani Bieńkowskiej. Nawet mamy nagrania, co ona mówiła na ten temat. Halo, halo? Halo, tak. Będą nagrania, czy mam... Nie, mamy nagrania na ten temat, w sensie pamiętamy, co ona mówiła słynnych taśmach Sowy, siedzą, piją lulki, palą kopalnie wszystkie w ruinie. Marszałek Chełstowski popełnił błąd. Ja myślę, że to jest ten region jest do odbicia, mówiąc językiem politycznym. No ale oczywiście to zamieszanie, na tym zamieszaniu nie korzysta PiS, tylko Platforma, która po prostu Śląsk dołowała cały czas podczas swoich rządów i nie widzę tu jakichś większych perspektyw dla rozwoju tego regionu pod rządami Platformy i przy sojuszu marszałka, obecnego marszałka, starego nowego marszałka w koalicji z Platformą. Trochę to śmieszne, śmiesznie to wygląda, bo honorowy marszałek złożyłby dymisję po prostu i przestałby rządzić, jeśli coś się mu nie podoba. No on po prostu zaczyna być takim jasiem, politycznym jasiem wędrowniczkiem. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Warszawska Praga, z drugiej strony przewrót w drugą stronę. No też duży kawałek samorządowej władzy. Duży kawałek Warszawy, duży kawałek władzy. No i też taki policzek dla urzędującego prezydenta, bo jego, powiedzmy, osoba zaufana zrezygnowała, więc będą zmiany na plus dla PiS-u w Warszawie. A to jest dużo ważniejsze dla mnie niż to zamieszanie na Śląsku, bo no jednak jest to stolica Polski. No dokładnie. Bardzo ważne informacje. Jeszcze wróćmy do sprawy rosyjskiej, bo ta wojna z Rosją się toczy i rosyjskie media odnotowały, wczoraj były takie bardzo gniewne komentarze dotyczące chociażby tego, że polski Ministerstwo Spraw Zagranicznych odmówiło wydania wizy Siergiejowi Ławrowowi. To jest minister spraw zagranicznych chyba od początku rządów Putina, więc ponad 20 lat. Bardzo zamożny pan, ma tam dwa domy. Jeden w Moskwie, drugi w Londynie. W każdym z domów mieszka osobna pani. Podobno, nie wiem, nie wchodzę w to. Ale miał przyjechać tutaj na sesję Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, z której Rosja się wycofała w marcu tego roku. W tej chwili przewodnictwo sprawuje Polska, minister spraw zagranicznych profesor Zbigniew Rau. No i w Łodzi 1 i 2 grudnia ma być posiedzenie OBWE. Ale bez Ławrowa i bardzo to Rosjan ubodło. Drugim takim punktem obrazy rosyjskiej jest uznanie, że Rosja jest krajem sponsorującym terroryzm przez Zgromadzenie Parlamentarne NATO i szykowana w Parlamencie Europejskim odnośna uchwała. Czy te uchwały, nawet jeśli przejdą, mają praktyczne skutki? Bo wiemy, że rząd Stanów Zjednoczonych, jeżeli wprowadzi Rosję na listę krajów sponsorujących terroryzm, no to wtedy koniec. Koniec handlu elektroniką, zakaz kupowania różnych rzeczy z Rosji. Rzeczywiście jest to taka półka jak Iran na przykład. Czy europejska rezolucja ma podobny ciężar gatunkowy? No rzeczy trzeba nazywać po imieniu. Taka rezolucja jest. Ona jest przygotowana także przez naszą formację europejskich konserwatystów i reformatorów, przez Prawo i Sprawiedliwość. W tej rezolucji wpisaliśmy także potrzebę zwrotu wraku dla Polski i czarnych skrzynek, bo przecież Donald Tusk oddał całe śledztwo nie wiadomo dlaczego Rosjanom. Nie mamy dowodów, żeby zakończyć to śledztwo. Więc ta rezolucja pokazuje Rosję jako kraj bandycki, terrorystyczny i tu jest zgoda, na szczęście jest zgoda. Dosyć szybko, w ciągu 4 godzin ustalono tekst tej rezolucji. Uważam więc, że to jest dobre rozwiązanie. Natomiast jak chodzi o pana Ławrowa, to trochę wygląda to tak jak
oczywiście byśmy zatrzasnęli drzwi przed nim i to jest słuszna decyzja, bo to jest dla niego bardzo niewygodne, kiedy po prostu nawet myślę, bo są przecież w Polsce politycy, już głośno mówią, że powinno się zaprosić pana Ławrowa do Polski. Nie, pan raczej nie przyjeżdża. On już bywał w Polsce, kształcił czy szkolił dyplomatów na zaproszenie ówczesnego ministra spraw zagranicznych. A my wiemy, kim jest pan Ławrow i jakie jest jego podejście do Polski. I to jest druga osoba po Putinie w państwie rosyjskim, która dożyła do wojny z Ukrainą, która ma krew na rękach z uwagi na agresję na Gruzję i tak dalej. Zajęcie Krymu to też jego dzieło przecież. Wobec tego nie mamy na czym ubolewać. Trzeba ten temat zamknąć i powiedzieć, pan tu u nas nie ma co robić. No właśnie, i szczególnie warte wspomnienia jest fakt, że o ile te nasze rezolucje Rosjan nie dotykają za bardzo, to rzeczywiście odbiło się dużym echem w rosyjskich mediach. No i czują, że coś jest nie halo. Chyba się Europejczykom ta wojna nie podoba. Zobaczymy. Liczmy, że jak najszybciej się zakończy, bo każdy dzień to bezsensowna strata życia i majątku wielu ludzi. I chociaż z drugiej strony wygląda na to, że potrwa to długo, bo tam w Rosji zapowiadają kolejną falę mobilizacji. Ale o tym przy innej okazji. Panie europośle, bardzo pięknie dziękuję. Bogdan Rzońca, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem. Powiem jeszcze tylko tyle, że będzie jeszcze jedna rezolucja przeciwko Węgrom, żeby zamrozić im pieniądze, więc te obietnice, że coś Węgrzy otrzymają, też mają swój wydźwięk w Parlamencie Europejskim. Będzie głosowana rezolucja przeciwko zamrożeniu pieniędzy dla Węgrów. No i to też jest niedobrze, bo Europa łamie się solidarnościowo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, do usłyszenia. Kłaniamy się pięknie. Tyle, proszę Państwa, w tej części programu. Za momencik potrójne espresso. Już teraz zapraszam.